Po meczu ze Zniczem Biała Piska rozmawiamy z trenerem Krzysztofem Chrobakiem. Dzień dobry, trenerze. Dzień dobry. No pytałem już tutaj jednego z zawodników, czy dla nas ten remis to jest taki lekki zawód, czy należy szanować ten punkt w związku z ostatnimi też wynikami Znicza, dosyć korzystnymi w lidze? Znaczy, trzeba szanować ten punkt, patrząc na przebieg meczu, gdyż no, mecz bardzo twardy, mecz bardzo chaotyczny, gospodarze bardzo mocno zmotywowani i taki mecz walki, gdzie mieliśmy straszny problem, żeby po prostu pograć w piłkę. Przyznam się szczerze, że nie przypominam sobie tak chaotycznego meczu w swojej karierze, no ale no, ten pierwszy raz może dzisiaj miał miejsce. No jedyny taki fragment gry, gdzie rzeczywiście zaczęliśmy troszkę panować nad grą, to było po stracie bramki. Taka faza gry była, gdzie troszeczkę wykonywaliśmy akcje kilkupodaniowe, zaczęliśmy jakąś kontrolę nad grą. Natomiast no, w większości meczu sposób gry przeciwnika, gra długą piłką, walka w powietrzu, no niestety uniemożliwiła nam taką normalną grę. Czy tutaj brak możliwości skorzystania z Cezarego Sałczka na skrzydle znacząco, można powiedzieć, zmniejszyło ilość naszych sytuacji pod bramką rywala? To jest tak trudno wyrokować. Ja przyznam się, że brakowało na pewno Czarka, natomiast sam przebieg dzisiejszego meczu, no po prostu to był taki mecz typowej walki z olbrzymim takim zaangażowaniem, pressingiem zespołu przeciwnego, z dużą liczbą fauli, również nerwowych sytuacji, bo trzeba przyznać, że sporo takich dyskusyjnych również decyzji, jeżeli chodzi o sędziów. Trudno powiedzieć, bo powiem szczerze, no po prostu mecz piekielnie chaotyczny i cieszmy się, że jeden punkt i że mamy to już za sobą. Dobrze, to jeszcze zapytam, jaki plan na Łomżę, co możemy zrobić, żeby tych sytuacji z meczu z Łomżą było więcej, żebyśmy już znowu wrócili na ten zwycięski szlak? No, plan jest jednoznaczny. Mamy w tej chwili tydzień przed sobą i no, nie wyobrażam sobie, żebyśmy zagrali taki mecz jak dzisiaj, więc zdecydowanie gramy u siebie, gramy na dobrym boisku, na większym boisku, bo tu jest też dosyć małe boisko. Liczę na to, że to będzie mecz z kontrolą gry, mecz z normalnymi akcjami, sytuacjami, że to będzie mecz piłkarski, bo nie ukrywam, że ja dzisiaj po prostu no, momentalnie tam odnosiłem wrażenie, że to bardziej przypomina zapasy i rugby niż mecz piłki nożnej. W takim razie życzymy sukcesów w najbliższym spotkaniu z Łomżą i dziękujemy za dzisiejszy mecz. Dziękuję, pozdrawiam wszystkich, do widzenia.